Państwa, ja może swoje wystąpienie dotyczące wyników polic rozpocznę trochę w kontrze do dzisiejszej oceny, które przyjmują wyniki polic poniżej oczekiwań. Uważam, że pomimo trudnej sytuacji w otoczeniu rynkowym, o której to sytuacji kilka słów za chwilę powiem, wyniki spółki są zadowalające. Zwłaszcza jeżeli spojrzymy na branżę całą, wyniki, które ogłosiła amerykańska firma Industry Holding czy niemiecki K+S. Oczywiście tu zwracam uwagę, ten pierwszy slajd jest bardzo istotny, dlatego że na wyniki polic ogromny wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym, o których za chwilę też powiem. Natomiast co prawda tutaj panowie prezesi mówili już, ale chciałbym to jeszcze raz powtórzyć, że na te wyniki, które osiągnęły police, niewątpliwie ogromny wpływ miała trudna sytuacja w otoczeniu rynkowym. Powtórzę, spadek cen zbóż, innych produktów rolnych, zimowe straty w zasiewach, czy też wysokie zapasy produktów zbożowych, a także w gruncie rzeczy perspektywa wysokich zbiorów. To oczywiście przekłada się, ja mówię to o tym bardzo z przemyślany sposób, dlaczego? Dlatego, że police są specyficznym zakładem, który produkuje i główne przychody w policach to są przychody z nawozów wieloskładnikowych. I bardzo często mówi się, że jeżeli rolnik ma trudną sytuację finansową, a ta sytuacja w otoczeniu niestety nie sprzyja dochodom w rolnictwie, sprawia, że w drugiej kolejności skłania się nabyć produkty nawozy wieloskładnikowe. Oczywiście ta trudna sytuacja w otoczeniu, o której była mowa już, na to nałożyły się spadki cen produktów. Była o tym mowa, nie chciałbym mówić tutaj o szczegółowo, natomiast jeżeli chodzi o nawozy wieloskładnikowe, ten spadek był w granicach 5-10% w zależności, czy będziemy porównywać kwartał do kwartału, czy półrocze do półrocza. Natomiast bardzo istotny, i o tym też była mowa, był spadek cen amoniaku, czy też mocznika na amoniaku blisko 30%. To oczywiście również na to nałożyło się jeszcze spadek wolumenu sprzedanych produktów. Jest jasne, że było to łagodzone przede wszystkim spadkiem cen gazu, istotnym składnikiem kosztów, ale tutaj chciałbym podkreślić, że bardzo intensywne działania w policach były podjęte w celu obniżenia kosztów innych surowców. I to się w dużej mierze udało i dzięki tym obniżkom kosztów surowców koszt ogólny pozwolił nam na osiągnięcie, nie uwzględniając marży EBITDA, bo macie Państwo, nie uwzględniając tych zdarzeń jednorazowych, na osiągnięcie marży EBITDA wyższej niż w zeszłym roku. Również jeżeli popatrzymy na rentowność operacyjną bez zdarzeń jednorazowych, czy też rentowność kapitału, ta rentowność jest wyższa niż w zeszłym roku. Natomiast oczywiście zdarzenia jednorazowe, może następny slajd, te zdarzenia jednorazowe, które miały miejsce w pierwszym półroczu, przede wszystkim dotyczą odpisów aktualizujących należności przeterminowane od spółki zależnej. Mówimy tutaj o spółce Afrik. Oraz odpisy aktualizujące wartość zapasów produkcji w toku. To też są zapasy zlokalizowane, dotyczące Senegalu, tak, i próby wejścia z handlem na ten rynek, trudny rynek afrykański. Jeżeli chodzi o wyniki, tak jak już powiedziałem, są one zadowalające pomimo niższej sprzedaży.
Płynność również oczywiście nie jest na tak wysokim poziomie jak w przypadku pułap, gdzie możemy powiedzieć o nadpłynności, ale ta płynność w przypadku polic jest na poziomie zbliżonym, do płynności zeszłorocznej. Jeżeli chodzi o wyniki w poszczególnych grupach, to wspominałem tutaj o spadku sprzedaży nawozów, ale chciałbym zwrócić uwagę na wzrost sprzedaży pigmentów. Właściwie produkt troszeczkę skazany na straty już. Natomiast w tym roku obserwujemy dynamiczny wzrost sprzedaży. Pomimo spadku cen osiągnęliśmy po raz pierwszy od bardzo długiego czasu zysk na tej sprzedaży. Muszę dalej następny. Oczywiście tutaj przedstawione są te główne determinanty, które wpływały na wyniki. Ja o nich już mówiłem. Jeżeli chodzi o spadek cen surowców, bo też o nich wspominałem, to obiektywnie rzecz biorąc, spadek cen gazu, na który nie mieliśmy wpływ, natomiast jeżeli chodzi o spadek cen innych surowców, tutaj już odpowiednia polityka zakupów sprawiła, że między innymi siarka, cena siarki spadła o 6%, szlaki o 11% oraz ilmenitu o 2,5%, a także i fosforytów, pomimo tego, że byliśmy dosyć na początku roku w trudnej sytuacji. Z uwagi na duże zapasy fosforytów w grudniu oraz dostawy tego fosforytu jeszcze w styczniu po cenach mało konkurencyjnych, tak, dla nas, a przy spadających na rynkach cen fosforytu. Stąd też pomimo tendencji spadkowej fosforytów w pierwszym kwartale zanotowaliśmy wzrost cen fosforytów w pierwszym kwartale o ponad 4%. Natomiast dzięki działaniom w drugim kwartale nastąpił spadek tych cen fosforytów o 2%. Także tutaj dosyć duża praca została wykonana. Tak jak już wspomniałem, tutaj też Państwo możecie obserwować, że przede wszystkim rentowność, nawet po uwzględnieniu tych zdarzeń jednorazowych, które w naszej ocenie obciążają poprzednie okresy, poprzedni rok, i myślę, że gdyby one były po części przynajmniej rozliczone w poprzednich latach, dzisiejsze wyniki byłyby dużo lepsze. Tak jak wspomniałem, płynność jest na zbliżonym poziomie, stan zadłużenia również na zbliżonym poziomie. A więc ogólna sytuacja, pomimo spadku sprzedaży i wolumenu i spadku cen sprzedawanych produktów, sytuacja finansowa spółki jest zadowalająca. Chciałbym jeszcze